zaskoczył. Okej. Okay. To co, potwierdź? Gotów? Trzy, cztery. O Jezu, wybierz region. Jedziemy losowo? No dobra. No i tak nie znamy ich, więc wiesz, jak no, żeby... No dobra, to lecimy. Takie... Trzy, cztery. Zacznij grę w losowym regionie, no. Tak. No to dajesz. Go. Kobieta. Te go, go już było. Ej, to napięcie, nie? Cześć, Sum, siemaneczko. No to lecim. Kurde, jeszcze imię. Nadaj imię piaskownicy. Nie, piaskownicy, to, no to ten. Dobra, to zrobię go. Tak samo. Tak, dobra, to czekam. To no. Go. Podczas lotu nadmorskiego trafisz na tajemniczą burzę geomagnetyczną, a twój samolot rozbija się w dzieci. Jak długo przetrwasz? Let's see. Au, widzę, że ty masz inny obrazek niż ja. Lecim. Coś mi burczy. Dobra, czy jeszcze jedną rzecz miałam sprawdzić, czy ja sobie wyłączyłam dźwięk u ciebie? Oczywiście, że nie i potem bym się zdziwiła. Ja jestem przy jakiejś fabryce w górach. No ja jestem w innej krainie, no. Ja jestem Jezioro Tajemnic, jak wciśniesz M, to będziesz wiedzieć, gdzie jesteś. Aktualizacja mapy Pustkowie. No to ty jesteś na Pustkowie, ja jestem na jeziorze. Coś mi tu krzywdę robi. Ja powinnam zbierać te dziwne rzeczy z ziemi. Kamyczki? Tak, no to jak będziesz chciała, ten. Wyczucie jak zwykle. O. Dobra. Czy się tu mogę na górę dostać? Tu mam jakieś beczki. Płonąca beczka. No tu możesz, potem masz patyki, to sobie zapalić tam. Otwórz. Czy w środku mogą być jakieś rzeczy, w sensie takie niebezpieczne? Nie. Paliwo. Przeszukiwanie pojemnika. Czekoladę znalazłam! O, oh, fuck. Drewno z odzysku. O, tu coś jest. Ualmi. Stary śpiwór. O, to bierz, no. Nie, ale nóż myśliwski, nie da się tego. Aha, bo to jest ten. Farba. Pod spacją masz ten kółko takie, nie? Co wszystkie, masz przedmioty żywność, też. Bronie, aha. Oprócz normalnie i pod masz ten. Ekwipunek jest. A to jest taki szybkiego dostępu, czyli jak chcesz, wiesz, zjeść, napić się, to od razu możesz, wiesz, jak... A to nie? Są wylecz rzeczy założone, no dobra. Masakra. This stuff will come in handy. Przeczytaj to. O. Nie wiem, a to... czy rusznikarstwo, nie. To może nie, bo strata czasu. To sobie to jak będziesz, wiesz, miała czas i... Jakaś puszka. To masz zmienięty potok. Saudynki. No, bierz ten kamek. Metalowy pojemnik. Nic chyba w nim nie było. O! Plecak. Puszty. Co za chamstwo.
Powiem wam, że pierwszy raz gramy tak, że z Magogiem, że gramy to samo osobno. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. O, ja mam rękawiczki jednak. Chyba zmienili coś, bo ja mam rękawiczki, jak tam wziąłem kamyk. Ja też mam rękawiczki. A że. Wejdź do pojazdu. Mogę wejść do auta. Tak, mogę przeszukać, no. Coś mi cię zrobociło ogólnie. Możesz wyjść z drugiej strony. I te górne też przeszukuj. Ten. To co. Te, no. Wskazówka ułatwiająca przetrwanie. Jakiś fragment mapy czy coś. No, no mi Discord pokazuje spoko. No teraz już jest lepiej, to chwilkę tylko było. Ja też czekam. Cię dobrze słyszę. Tu jest pomieszczeń. To jest jakaś wielka hala ogólnie. O, to ty masz. Ty możesz sobie pierwszą bazę jako zrobić, bo tu jest też chyba warsztat. Nie wiem, czy będziesz miała farta, bo cześć, ja tu lubi. Jak. No? Pistolet znalazłem. No ja mam właśnie jakiś nabój do karabinu. No to zabierz jakże nabój. Ale że wiesz, pistolet już cały, to jest wiesz, inna rzecz. Jakieś buty. This will come in handy. Antybiotyki. Kurde. Żarcia. Tu jakieś naboje. Puszka, nawet. Fajne buty. O, strzała. Tu są ubrania. O, papier nóż mam. O, mogę się bronić. Ja to mogę założyć? Nie mam założyć coś, co mam w ekwipunku. Postać? Musisz dać, kliknij na tego hopka. No, dałam. Nie, to ubrania masz obok, obok, sorry. I wtedy wybierz ten i masz tą czapkę, nie? Możesz ją załóż, nie? Masz. O, właśnie. Tu nic nie mam. Ale mam jakieś buty inne. Plus 6 do temperatury. No musisz sprawdzić, no, które są lepsze, to... Ten, ta gwiazdka to stan, aha. Stan, no, gwiazdka to jest jakiś ten, ale buty można naprawiać są rzeczy. Dobre. Co założę? Znaczy dobre, no lepsze niż te, co miałam. Cześć krzaku, siemaneczko, witajcie chłopaki. No, chyba źle poszedłem, kurde. Ale... Boże, mi tu wszystko skrzypi, ja się boję, że tu jednak coś może wyjść. Nie, w środku nie może nic być. Jezus Maria. Coś mi zawału dostała? Może. I tu jeszcze każdą szufladę osobno możesz przeglądać. Okay. Ja pierdzielę. 3 dni później. Spoko. Ty widzę na dworze, tam ciśniesz. No, jeszcze na razie nic nie znalazłem takiego, żeby... Chipsy keczupowe, nie lubię, ale dobra. Książka jakaś. Jest łóżko do spania, słuchaj. Taki high life. Dziury w podłodze. I think I can use this. Wełniany czepek mi się pojawił, czy coś tam. Można założyć dwie czapki na głowę. Tak, dwie czapki, dwie pary spodni, tam leginsy, dwie koszulki, dwie kurtki, dwie pary skarpetek. A one się niszczą w trakcie noszenia, czy to one się niszczą jak ktoś cię zaatakuje? Nie, w trakcie noszenia też. To lipa. Ale masz ten igłajnic i potem znajdujesz i to wiesz, naprawiasz, nie? Albo sobie na przykład robisz te ze zwierząt, nie? Rękawiczki, szalik, czapkę. Ej, ja tu mam dużo łóżek, możesz przyjść do mnie. Mhm. I'll take it. Pewnie, że I take it. Ja się we wszystko poubieram, co mi tu wpada.
załóż. Myślę, że nie może mi być za gorąco w tej grze. Proszę, jak tu wszystko skrzypi. To nie, to nie. No, mam pierwszą chatkę, kurde, no. Jest sukces. Ciupaga. Stół warsztatowy. No, dlatego mówię, że tu możesz zrobić bazę, bo tu jest takie... A, i tu jakieś różne rzeczy można wytwarzać w tym stole. Na przykład narzędzia. Przydałoby się coś do obrony w ogóle. Jest tu coś innego poza łukiem? No... Znalazłaś ten. Amunicję do pistoletów, to tak. Łuk to jest po prostu tylko na hardkorze, bo oni tylko to mogą mieć, nie? Aha, ale nie ma w sensie jakiejś dzidy albo... Nie, nie, łuk, tylko broń palna. O, ciupalina. I łuki, no. O, ciupalina. Łuk survivalowy, No, nóż myśliwski nie jest potrzebny. Tak, albo nóż, albo to możesz z strzałkami przyjąć, co innego możesz mieć. Jezus Maria. Ten twój, nie ufam ci, bo to znowu Prime wskoczył, który już był ostatnio. Chyba. Albo jak nie był, to dzięki. 28 miesięcy. Improwizowana siekiera. I siekiera. To jakieś narzędzia tu są poza tym. Będzie znaleźć, tak, no. Karton. Gotowa podpałka. Mogę to rozebrać. Rozbić. Powinnam rozbijać? Zużyje mi to 70 kalorii prawie. No to jak chcesz ten. Materiały to jest jako ten. No dobra, to rozbiję. Cześć Cejkowa, siemaneczko. Nawet jakbyśmy wybrali ten sam region, bo z tego pamiętam, że było tak, że różne budynki tak się spełnią, nie? Że u ciebie może być budynek, a u mnie może mogą być ruiny, nie? Aha. Łocie, panie. Chyba kopalnię jakąś znalazłem. Szejf! A do szejfu trzeba mieć jakieś narzędzie. Łom albo znaleźć ten musisz. Tunel kolejowy. A skrzynkę też można rozbić, a to nie chcę na razie. Tak jak ci mówiłem, nie? Pamiętaj, pod paletami za może być, nie? Jest łom. Otwieranie zamkniętych pojemników, czyli szafki mogę nim pootwierać na przykład. Tak zakładam. Jakaś tkanina. Opuszczone torfowisko. Dobra, już są na innej mapie. Już jest przelaz. Ty jesteś Gipcuk. Nie, dobra, pójdę do tamtej z powrotem. Zepsute metalowe drzwi. Piła do metalu jest potrzebna. Pójdę z usztor, może być jakiś budynek. Złom, dej. Czy tu jest jakiś udźwig? Tak. Bo ja tak zbieram wszystko. 2 kilo w plecaku, 2 kilo na sobie. A ile mam? Masz 16,54 na 30, nie? Później jak będziesz jeść, to wiesz, dobrze najedzona, ten to ci to będzie zwiększać i plecak gdzie większy znaleźć. Tu są jakieś złomy. Metalowy stół. Zaś karton. Jak po jednej z rur idzie wejść tak do góry. No. I tam znalazłem pistolet taki. Imprezowane łóżko i w tej grze się nie skacze, nie? Nie. Więc musisz to tak, wiesz, jak. Dobra, to się na spokojnie... tu coś mamy.
Drewno z odzysku. Drewno. Wszystko, co jest za darmo, to jest uczciwa cena. Uważam, że fajnie. Flara, dobrze. Flarą też można odstraszyć. Wilki, zwierzę, tak, nie? Niedźwiedzie. Niedźwiedzie to chyba niebieską, a wilki chyba czerwoną plus niebieską to też. To ma znaczenie. Ja, ja mam nadzieję, że ja dzisiaj żadnego nie spotkam. O, tu się mogę rułą przeleść. Dobra. No dobra, ja mam moją chatkę, gdzie będę miał bazę. Tu coś leży, pocisk do karabinu. Już mam całe dwa, mogę strzelać i no nie mam z czego. Tu coś jeszcze mamy. Dobra, tam jest jakaś taka rura, ale nie wydaje mi się, żeby po tym się dało wejść. Chyba, że tam tak, tam, no, tam, tam, no. Dobrze mi patrzysz. Jeszcze muszę jakoś się tam dostać teraz z tamtej strony. Pamiętaj, żeby sobie wyjść, jak wejść i narysować, nie? Mapę okolicy. Białe. A jak to się robi? Węgiel drzewny musisz mieć. A jak nie mam? No to jak skończyć się ognisko, to sobie wtedy będziesz mogła. Ja podejrzewam, że ja dzisiaj się stąd nie ruszę, bo ja tam mam jeszcze chyba trzy pomieszczenia. W sensie trzy. Boże. A pistolet znalazłem po drugiej stronie od tego, co ty jesteś tam. To są jakieś rzeczy, których nie mogę podnieść. Łóżce możesz ten, nie? O, rewolwer! A, czyli znalazłaś to, no. Tak, ja tam miałem też, no. No dobra. Tam się jeszcze da wejść, na drugą stronę. Jakoś chyba. Dajcie znać w ogóle, jak widać gierkę. Czy nie jest za ciemno, czy tam Magoga tam część też widać. Wystarczająco dobrze. Jak na to wleźć? Nie skacz, dziewczyno, się nie da skakać. Tędy nie. Tędy nie. Może się nie da tu wejść. Może to od góry trzeba jakoś. Dobra. Jest git. Nie za ciemno, nie za jasno, czyli perfekt. No to super. Otwieracz do puszek. Ja bym chciała łomu wypróbować. Tu jest szafki, są szafki zamknięte tym. Tak, to wtedy możesz na łom. To nie. O, garnek. I to jak to ustawiamy? This will come in handy. Rękawiczki, gacie. Gdzie ja to? Tu już pustą szafkę. Dobra. Rękawiczki. Czy te rękawiczki są lepsze od tych, co mam? No pewka. Załóż. I co żeśmy? Gacie mieli jeszcze. Załóż. Gacie po tacie. Dobra. Idziemy tu, okej. Okay. Ja bym chciała tu. Tu ewidentnie jest jakieś przejście. No, dobra. Tu jest jakiś zamrożony człowiek. No to.
To ja znalazłem tu lewo, bo nie? Tam tu stoi. O, lampa. Co znalazłeś? No tam, tam gdzie ten koleś leży, nie? Tam. Aha. No dobra. Możemy dorzucić jeszcze jedną kufajkę? Nie? Już nie możemy? To kufajka jest inna. Aha, dobra, to niech jest. I co tam? Czapka. Nie, czapka. Też rękawiczki były? Rękawiczki chyba. Nie. No to nie wiem. Niech jest. Jakieś akcesoria. Dobra. Tędy zeszła? Też dalej. O nie, nie, nie sprintuj. Nie chciałam sprintować. I złe przyzwyczajenia, o i złe z pozostałych gier. Tuczana spokojnie. Dobra, mogłam stąd wyjść i spróbować iść jeszcze gdzieś. Jak ja tu przylazłam? Tędy nie, tędy? Opuść magazyn, tak. Jezus Maria, seria zabawa. O, tu jakaś taka... Strasznie zimno tu jest. Boże, się zlękłam, są takie dźwięki. Że wychodzę na zewnątrz. Tu się wszystko telepie. Daj nową kukawkę. Skałpetki dodatkowe. Pasełka. Nie, co, nie, to nie to było. Co to było? A, jakiś szalik. Coś takiego. Opaska na uszy. Dobra. Muszę mi skarpetki założyć drugie. Załóż. Dodatkową kurtaczkę. I tu coś mamy. Załóż. Nie mam na razie takiego wyczucia, czy na przykład powinnam coś robić, czy nie powinnam czegoś robić. Jakieś metalowe półki. Oh Jesus. Dobra, rozłóżmy, ha? Stary śpiwór, przeszukaj apteczkę. Wandasz, szycie, widzisz. A jak coś się zniszczy do zera, to przepada, czy to zostaje do pcha? Czyli to trzeba pilnować jeszcze? Mhm. Dokładnie. Tu coś leży. Zepsute metalowe drzwi. To ten wiatr tak napieprza w okna. Hope nobody needs this anymore. Katalizator, skórzane buty pocerowane. Prześwit. Dużo śpiworów i poduszek. I'll
take it. Cześć Krzysztof, Samanko. Dzięki. W sumie nie jadłam nigdy. Nie chcę opuszczać przyczepy. Przeszukaj się. Kolejny sweterek. Dobrą sprawę, to najlepiej byłoby mi tam wrócić do tego magazynu chyba. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na przykład ze starym pociągiem, jak szybko jedzie, ci się kojarzy? No w sumie tak, tak. Dobra, tam był na dole. Gdzie myśmy to szli? Tam było na dole zejście na dół i warsztat był na dole, tu gdzieś z boku. Tu o. Jeszcze szufladę możemy przeszukać. Węgiel drzewny, no popatrz. I co? I mówisz, że tego mam użyć, tak? Tak, ale musisz na zewnątrz wyjść, no. No i to coś mam kliknąć specjalnego, żeby tą mapę zrobić? Czy jak to się rysuje? Jestem na zewnątrz. Teraz spację. Nie, na tą, no. Tam. Węgiel, czy otwórz mapę? Tak. Nie, weź węgiel do ręki. No. Narysuj mapę obszaru, dobra. W warunkach o niskiej widoczności nie mogę rysować, to no spadła. Bo masz burzę, no to... Fajnie było. Tu mam... O, brzuszko mi burczy już. Mam kamyczek. Odłóż. I to było pod spacją. Były jakieś różne rzeczorki. Okej. Wypuść wamik. Nie wiem, czy to przestanie się trząść, jak burza się skończy. Nie biegaj. Myślę, że tu jest jeszcze masę rzeczy do przerobienia albo do znalezienia. Tylko ja nie umiem tak dokładnie poszukać jeszcze. Może przestanie wiać. O, kolejna osełka. Tkanina. No widzicie, no nie widziałam, że jest tkanina. Jest płonąca beczka. Rozpal ogień. Możesz też rozpalić, no. Dobra. To ja chcę spróbować. Podstawowa szansa na rozpalenie ognia. Szacowana trwałość ognia godzina. To chyba trochę za wcześnie, nie? Mhm. Dobra, to zobaczmy, czy mogę coś zrobić tu. O. Mogę zrobić przynęty. Przynęty to ja nie chcę. Ciuchów nie potrzebujemy. Jest haczyk i prosta przynęta rybacka. Można w tej grze łowić rybki. Wysuszona gałąź klonu. Wysuszone jelito. Czyli żeby zrobić łuk,
To musisz coś upolować? Tak. A czym to masz upolować, jak nie masz łuku? Kamieniem? Masz rewolwer. No co mam. No to... Co narzekasz, kurde? Bojem się. Dobra. Mam jedną, mniej niż jedną czwartą pićka, więc w sumie możemy się czegoś chyba napić. Tu są kubki, ale one są... A, to są kubki kawy. Mhm. 52, to wypijmy to. Okej. Połowa. Nie, to wieje, to możemy spróbować, nie wiem, coś... Tylko czy jak ja to wszystko zbieram, a kurde, zaraz nie będę mogła się ruszyć z tym wszystkim. Taka burza? No, trochę może potrwać. Chyba tu ugrzęzłam. Już masz noc? Mhm. To ty już będziesz miał survival drugi dzień. Dobra, to ja sobie porozbijam jakieś tam, zrobię miejsca dookoła może tego. Swoją drogą do szafek widziałam, można pochować rzeczy. Chyba do otwartych? Nie tylko, możesz też normalnie wyrzucić i potem prawym podnieść to. Mhm. I poukładać sobie na przykład na półkach czy coś, tak? Ja teraz robię, nie? Mhm. Mam dwie puszki, jedną wypuszczę. O, podniosłem ją i teraz ją gdzieś położę na blacie. Nie? Wieczór zrobił. Dobra. Dobra, jest ciemno. Teraz mogę sobie zrobić beczkę. W sumie. Podpałkę, drewno, katalizator co daje? Wydłuża czas? Nie, tylko daje większą szansę. Nie, to jest, że szansa na rozpalenie. Masz większą. Papier gazetowy możemy zużyć, a tu? Tylko tych różnikarskich ten, nie? Ten. Nie, no zwykłe drewno sobie wezmę. Nie, to jest cedrowe, to nie wiem, czy coś może czegoś przydać? Nie, nie. Najgorsze, jak nie znasz jeszcze gry i nie wiesz, czy wiesz, czy coś spalić, czy nie spalić. Dobra, rozpal ogień. Spróbujmy. Come on, little fire. Wait, that didn't work. Uh-huh. Nie pykło. A nawet jak coś nie wychodzi, to też ci się jakby... Come on, little fire. Come on. Serio? Ile razy podpalałeś swoje ognisko? Za pierwszym razem. Nie bawię się tak. Czy jak nie udają się czynności, to też się nalicza jakby nabija ten level, czy nie? W sensie, czy to w ogóle jakoś level się nabija, czy to po prostu... Na rozpalanie ognia miałem... Możesz sobie wejść sprawdzić. Ja mam tam troszkę, bo za pierwszym razem, nie?
Puszka z odzysku. Pobijana puszka brzoskwin. To coś mogę podgotować, tak? Możesz na przykład jedzenie sobie podgotować, nie? Tą kawę też, czy coś. A w puszce możesz sobie wody zagotować, żeby mieć więcej, nie? Ale ona jest pusta, nie? To muszę tą wodę stąd wziąć. Nie, nie, masz niby ala śnieg, że dajesz to i ci śnieg roztopi. Puszka z odzysku. Woda? Daj wodę, no. Przygotuj... A, to tak trzeba, dobra. Mm-hmm. Przygotuj posiłek. No to będzie 19 minut i sprawdź, na ile ci się ogień wystarczy. Na 46, no. No, to możesz kilka takich tych zagotować, co nie? No, ale to jak nie wypiję z niej, to ja mam tylko jedną. Możesz puszkę, zabrać, wiesz? Nie, nie, to zabierasz ten, to jest ze sobą, nie, nie, nie. Jest, zabierz, jak ci się roztopi. Mhm, i mogę dorzucić nową porcję śniegu do tego? Nową, stawię nową porcję śniegu i możesz znowu. Okej. Okay. Gdzie mi pićku? Maćku, pićku, jestem przeciążona. W sensie, bo głodna jestem. No nie jestem jeszcze przeciążona, ale... Ale jest ciemno. I z tego mam tą pochodnię potem podpalić, nie? Możesz sobie wziąć, tak. No. A pochodnia jakby potem się wypala sama w międzyczasie, też, czy nie? Też się wypala, no. O Boże, to nie ma sensu, to po co mi ta pochodnia? Nie, nie, jeżeli jedną, jeżeli podpalisz, a jeżeli weźmiesz pochodnię, to masz ją w ekwipunku, niezapaloną. Aha, no to dobra. Zabierasz po prostu, że pochodnię... Weź pochodnię. Tak. Okej. Okay. To ci zmniejsza czas z tego, nie? I zgasić ją możesz teraz. Jak ją mam lewy, zgasić? Lewy. Pewnie. Przytrzymaj. No już przytrzymam. No już masz ekwipunku i potem sobie na przykład możesz ją zapalić, jak chcesz wyjść, nie? Okej. Co? O, jak zakwitł. Woda niezdatna do picia. No musisz poczekać, aż ci się zagotuje. No ale już mi się zagotowała, to co ona się na nowo robi? 17 minut do zagotowania. No. No ale przed chwilą już mi się zrobiła, w sensie była w środku i teraz to się zresetowało. No bo coś musiałeś zrobić. Robota głupiego. Dobra, nie chcę tego w ręce, nie wiem, odłożyć. O, dobra. 12 minut. No to mi się nie zagotuje. Jak dorzucić, musisz dodaj dorzucić, paliwo. Patrzek. Dobra. A dawaj, drewno z odzysku do rzędu. O, ale buchło. Ty już z jakimś wiaderkiem ciśniesz? Nie, to jest lampa. A. Mogę sobie pozapalić. Teraz chyba nie wieje, bo tak nie ten, nie szumi. Jest środek nocy. Jak masz kamień, możesz kamień wrzucić w królika i go ten, nie? Potem złapać, nie? Wypijmy tą wodę. O. A tu możemy dodać następną. Nie to? Woda. Tak. Dobra, i teoretycznie mogłabym iść z panko. Na drugi. O Jezu, jak tu jest ciemno. No masz ten śpiwór, możesz sobie na ziemi położyć i... Ale nie mam śpiworu. Mam... Masz. Tak? Aha. Spacja. Survival. Survival, tak, jest śpiwór. A, tam na górze było łóżko, to nie mogę iść do łóżka? No możesz, no ale możesz sobie tu przy ogniu, czyli cię ogrzeje też i ogień, kup. Aha. Dobra. Nie wiem, tą pochodnię chcę... Nie chcę tego, weź mi to wszystko. Wy... Cześć.
Change tab, nie. Spacja, nie. Jak się rzeczy z ręki odskłada? Odłóż. Dobra, śpiwór. I jak, ile się śpi? No, ile chcesz? Wiem cię do rana, bo ja nie wiem, ile to jest rano. No, to zapas masz godziny, no masz dopiero początek nocy, no to noc masz ile? No z 8-9 godzin, nie? No to 5 mogę przespać. Bo zapas kalorii mi na tyle pozwoli. Cześć. Śpię. Potem muszę coś zjeść koniecznie, jak wstanę. I wypić. No, podstawą jest picie. Jedzenie jest tam w mały ten. Siemdek. Nie. Dobra. I could eat anything. Co tu się zadziało? Podnieś. Co tu zdziczało w środku? Masz noc, pełnię jest czy coś, wtedy prąd działa. Ha. Czyli na przykład do jednej jaskini, czy tam do kopalni możesz się dostać, bo jest winda, więc musisz czekać na taką noc, żeby po prostu winda działała, żeby zjechać z nią na dół. I najgorsze jest to, że musisz zdążyć potem wyjść, zanim noc się skończy, bo na przykład zostaniesz uwięziona w jaskini aż do następnej pełni. Jak jest tak ten, to ja mogę wyjść na zewnątrz? W sensie jest jasno na dworze teraz, czy nie? Nie, no jest tam to, no, jak w przypełni, nie? Przerażające to jest, serio. W samochodzie też się możesz przespać, nie? Bo ten jest wygodniej, nie? Tu mam gdzieś materacę ogólnie, nie? Ale pytanie brzmi, czy ja teraz mogę przeczytać książkę? Czy to jest dobry moment? Jak jest i wystarczająco jasno, to tak. Jeżeli będzie wystarczająco jasno, to nie ci postać nie przeczyta. Dobra. Czy ja to muszę z ekwipunku? Użyj. Ja to mogę kilka godzin też robić. Bo maksymalnie jest chyba 5 godzin i to jest cała książka przeczytana, nie? I to ci ileś tam da, nie? No, zróbmy może 3. Potem tylko możesz ją na przykład spalić, nie? Bo na przykład nie potrzebujesz już jej, nie? Bo tylko raz możesz daną książkę przeczytać, nie? Możesz następną potem znaleźć i znowu wiesz przeczytać, nie? Okej, ma się noc skończyła, widzę, że słonko wzeszło. Czyli tą mam przeczytaną. Tu mam jakieś takie zwykłe, to nie. Okay. Zwykłe są, czyli tylko to już na mogę ten spalić teraz. A teraz, jak już tam to. Dobra, to jeszcze możemy sobie. Znaczy możemy, no musimy nadrobić jakieś picie. Picie by się więcej przydało, kurde. Dobra. Nic na czaru, szyć dupsko stąd. Będzie jeszcze za ciemno na dworze pewnie, żeby przygotować mapę. A może nie. Okej. Korzeń łupianu tu jest jeszcze gdzieś, to może go warto zabrać, nie? Szkoda, że nie widać znacznika na mapie. O nie.
No to jest takie bardziej orientacja, myślę, że jest sama, nie? Tu nie wejdę. Złomy to przygarniemy. Tam coś łazi, to pewnie jest wilk. To nie idę. Albo jeleń może być. Więc... Nie, to takie małe tam jest po drugiej stronie, nie? Ja to mogę jakoś zebrać. Co to właściwie? Zbierz korzeń łopianu. Nie wiem, do czego on jest potrzebny. Ale długo się schodzi na zebranie. Cześć, Grzesiowaty. Posłuchaj, do przygotowania chrupiącej przekąski lub jakoś baza naparu o działaniu antybiotykowym. No, weźmy jeszcze jeden. O, dobra, idziemy. Dajcie, idziemy dalej. No, jakieś takie górki śmieszne. Na parkach. Aha, ja tu mam brzeg ogólnie. Wycie wilków słyszę, zajebiście. Bardzo się cieszę. I can't feel my hands. Jak to you can't feel your hands. Nie narzekaj. Serio słyszę wycie wilków. Ja nie chcę. O, tu coś jest. Farba w sprayu. Ja wlazłam w takie miejsce, że teraz tu nie wylezę. W ogóle mam wrak statku tutaj. No, na tym statku jest piec, gdzie będziesz mogła przepalać złom na ten właśnie, żeby potrzebny potem ci jest do grotów i do na przykład tych narzędzi, nie? Tych prowizorycznych. To teoretycznie mogłabym się tam wybrać. Ale potrzebujesz dużo węgla, żeby to rozpalić, więc to musisz, wiesz, do pierwszej kopalni dostać się. Więc to jest takie na później, później, nie? Musimy dojść. Boże, no i co? Jedyne wyjście jest stąd w stronę tych wyjących wilków. O. Załamać pod moimi nogami? Tak. No co ty gadasz? No. Żyćko mi spada, bo marznę. No hipotermia. Nie, no świetnie. Nie, żyćko ci nie spada, to bardziej... Kaloria pewnie i tak. Znaczy, możesz dostać hipotermię, no to więc musisz uważać.
Nie wiem teraz, czy idę w stronę tego, co wyje, czy idę przeciw. No jak coś, to flarę wyciągnę, nie? Później zapadłem. Nie? Może chcę flarę wyciągnąć i później nad potem zapalić, nie? Jak już wilki przyjdą, czy to. Tam jest jakaś latarnia morska. No też tam się może wydać, nie? Że jak będą jakieś stworzenia, to ja je po prostu zdążę w czas zauważyć. No, ale wilki to najpierw będą wierzak wyjść, a potem dopiero. No ale one cały czas mi tu. A! Głośno wyją! Ja ich nie widzę, one głośno wyją. Rewolwer masz, to będzie bezpiecznie. No jakoś nie czuję gwaranta w tym, że jak mam rewolwer, to będzie spoko. Pamiętaj, nie mogą wyczuć, że się boisz. Słuszna uwaga. Z kanadyjskie wybrzeże. A my jesteśmy w Kanadzie. Co to ta tarcza taka, co się na górze pojawia, co jakiś czas zapis? Nie. To, że jesteś schroniona od wiatru. Bo masz, wiesz, to taki pomiędzy dwoma tymi skałami byłaś, nie? Takim tunelu. Mhm. Dobra. Otwórz drzwi. Ogrzejemy się trochę. To mogę odłożyć. O, jak tu jest przytulnie. Książka. This'll come in handy. Zestaw do czyszczenia broni palnej. Bierę. No, no to jak masz ten, nie? Do rewolweru i na ten. Stara gazeta. O. Yes, I think you can use this. Przetrwaj w dziczy. Rozwijaj umiejętności rozpalania ognia o 10 punktów. To będzie co czytać wieczorkiem. Czytam w nocy. To coś jeszcze? Pod stołem może? Nie? Łuzio. O! Chcesz rewolwer? Masz drogi, no, ty szarciarze. Co mi z tego? O! I tu jakaś amunicja w końcu do rewolweru. Paliwo do lampy. Jakaś książeczka. O, masło orzechowe.
No dobra. To my byśmy może tak. Zobaczymy, co my tu mamy. Mam bidę z piciem. No garnę musisz znać, bo z garnka to masz lipę, no. W garnku 2 litry możesz zagotować, choć godzinę to trwa, no ale tu zawsze jest 2 litry, nie? A to lampę mogę też zabrać, okej. Okay. Tak. To jest ta, co ja mam teraz, widzisz? Ten... No widziałam, tam jak co znajdziesz paliwo, miałeś. To ten, no to... Mam paliwo, już mam. No to możesz sobie napełnić tą butlę, czy tą lampę i sobie tak, ja wchodzę w takim miejscu, że patrz, jak teraz zgaszę, no to tyle widzę. Faktycznie. I ja tak samo widzę to, co ty widzisz teraz tam, no. Więc nie ma, że monitor nie daje nic pomagaczy w tej grze. Chyba wyczuli to. Chyba to wyczuli do tej gry, więc robili, wiesz. Termos. Okej. Okay. Zużyte wełniane kalesony. To dopiero są gacy po tacie. I'll take it. I can barely walk with this much gear. Opuść latarnię morską. A to na szczycie? To ciekawe, co tam jest na górze. A, możesz wejść, no. No tak, ja mam tutaj windę. No. No to jakby była chyba tam ta noc, to możliwe, żeby działała, że będę mógł się zjechać na dół, nie? Aha. Wcześniej, więc ja bym się napiła chyba i poszlibyśmy jeszcze do tego domku, bo to nie ma co. Nie ma co tu siedzieć. Czy broń trzeba jakoś przeładować też? Tak swoją drogą? A, normalnie, no musisz tak. No to może ja bym sobie przygotowała tą broń, bo kurde. A da się jakoś pod szybki. Ryzyko hipotermii wyleczono. Aha, tu. Przeładuj. No, dobra. Okej, okay, jestem przeciążona. Dobrze, wiem, rozumiem. Odłóż tą broń. Ja to jestem tak przeciążony, że daj spokój. Jak wypiję kawę, to co, mi się być bardziej sikać chciało? Nie. Bardziej, no to na ciepło chyba daj. No, daję na ciepło, dobra. W sumie to możemy iść, skoro daję na ciepło. To wykorzystajmy to. Wracam rękę i heja. U, a tu jest jeszcze jakieś zejście. A nie, dobra. Wyjście wyżej jest. Tu się chowa w tym miejscu. Nic się nie chowa. A jagódki się chowają. Nie, owoce dzikiej róży. Zrobić w środku. Cześć, Zygmunt. Witam cię serdecznie. A, bo ja nie mam otwieracza do puszek. Więc ja to siłą robię niby. Tak. Tam, patrzcie, tam na horyzoncie jest chałupka. Tam chcemy iść. Więc po drodze nic nie zeżre.
Spadaj. Jak to wyje? Jesus, it's cold. Idziemy do kościoła. Nie, nie zapalaj tego. Odłóż. Otwierać do puszek. Yeah. Mówisz i masz wyleźć z tej strony. Słyszę? O tak? No jak będziesz szła, to on cię może zgubić. Jak wejdziesz do auta, tak samo. On ci twój ślad zgubi. Wejdź do auta i on co pójdzie. Jak masz łom, to możesz bagażnik otworzyć, że jest zamknięty, nie? Tylko nie mam wiedzieć, czy on już poszedł. No będzie taka kłódka na nim, więc wtedy no, masz ten, nie? Tu, nie, ja, wilk tu przy mnie stoi. No, no chwilę se ten. No stoi, pójdzie potem. A ty co masz no za miejscóweczkę do plądrowania? Ja jestem. Ale jest tylko jeden wilk, widzę. Czyli to jest to, że jest ich mało faktycznie, tak? Mhm. Nie wygląda groźnie. No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To jest chyba oczyszczalnia czy coś. I co, no, teraz wraca skubaniec. No, żeś ty w mordę. Mniejsze zmęczenie wygasło. Tknęłam w samochodzie. Powiem wam, że survivale na